Rozmowa po dziewiątej. Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, jest gościem rozmowy po dziewiątej. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Wczoraj Rada Miasta jednogłośnie przyjęła decyzję o tym, że studenci będą teraz mieli darmowe przejazdy, ale wprowadziła także zmiany w kontekście biletów, bo przyjęte zostały także 60-minutowe bilety. Chciałbym zacząć od tych darmowych biletów, bo ideą wprowadzenia tego rozwiązania jest to, aby studenci po pierwsze chcieli przyjeżdżać do Zielonej Góry, ale także, żeby maturzyści chcieli tu zostawać i studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czy to faktycznie przyciągnie studentów do Zielonej Góry? Szanowni Państwo, my zakładamy rozwiązania, które są związane z czymś, co dotyka wszystkie miasta, czyli depopulacją. Chcemy zachęcić tak naprawdę studentów, aby przyjeżdżali do Zielonej Góry oraz mieszkańców, czy też maturzystów zielonogórskich, aby w Zielonej Górze zostali. To są koszty, które są pośrednimi kosztami funkcjonowania jako studenta i myślę, że w niektórych wypadkach są to znaczące wydatki, więc postanowiliśmy zgodnie z i prośbami Parlamentu Studenckiego, radnych, różnych opcji politycznych, jak i również przede wszystkim studentów, zweryfikować to. I tak naprawdę już w 2018 roku, kiedy wprowadzaliśmy darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży, pojawiały się głosy, czy możemy do tego dołączyć studentów. Wówczas nie wiedzieliśmy, w jakiej sytuacji finansowej będzie MZK, ponieważ wówczas MZK było jeszcze zakładem budżetowym, które było bezpośrednio dotowane z puli budżetu miasta. W 2021 roku spółka powstała, MZK, która tak naprawdę w tej chwili pokazała swoje wyniki. Stwierdziliśmy rzeczywiście, że wydatkowanie czy wzmocnienie tej spółki o 600 tysięcy złotych, bo tyle mniej więcej szacujemy, że będzie kosztowało to, będą kosztowały te bezpłatne przejazdy studentów. To pozwoli nam na to, aby po pierwsze troszeczkę edukować, bo w 2018 roku tą ideą była oczywiście ekologia, ale z drugiej strony to była edukacja, czyli edukacja młodych ludzi, aby korzystali z komunikacji zbiorowej, z komunikacji miejskiej, żeby przyzwyczajać tych najmniejszych i później, aby oni tak naprawdę korzystali z tej komunikacji. W tej chwili minęło tak 6 lat, więc te młode osoby mogą być już studentami i mogą być już maturzystami, więc to jest kolejny krok, który pozwoli nam jako jedynemu miastu wojewódzkiemu w Polsce zaproponować takie rozwiązanie, które ma na celu właśnie przyciąganie na Uniwersytet Zielonogórski nowych studentów, bo uważamy, że rozwój uniwersytetu od wielu, wielu lat to rozwój miasta Zielona Góra i w tym kierunku na pewno będziemy czynić wszelkie działania. Mieszkańcy dopytują, kiedy darmowe przejazdy dla wszystkich mieszkańców Zielonej Góry. Szanowni Państwo, to jest jakby proces skomplikowany i o tym dyskutujemy i myślimy, ponieważ wiemy, jakie doświadczenia mają inne miasta w Polsce, ale wiemy również, jak wyglądało to między innymi w Estonii, która w pewnym momencie komunikację uwolniła, czyli tak naprawdę ta komunikacja była bezpłatna dla tych, którzy podróżują, ale ktoś za to musi zapłacić, więc tutaj cały czas jakby analizujemy też te elementy, które są ważne z punktu widzenia ekonomicznego, ponieważ my w ciągu tych ostatnich lat zainwestowaliśmy prawie 374 miliony złotych w MZK. To są kwoty, które są oczywiście kwotami inwestycyjnymi, więc do tych kwot doliczamy VAT. Sprzedając bilety, my możemy sobie ten VAT w jakiś sposób odliczyć i to jest jeden z elementów, który powoduje to, że na razie wstrzymujemy się z deklaracjami, aczkolwiek w przyszłości, jeżeli zbadamy, że rzeczywiście rynek i potoki podróżnych będą chciały korzystać z komunikacji miejskiej, a staramy się tą komunikację ubogacać tak, aby ona docierała do różnych wcześniej niedostępnych miejsc w naszym mieście, wówczas pewnie taką decyzję podejmiemy, ale ona będzie oparta przede wszystkim na analizie potoku podróżnych, czyli ile osób korzysta i tak naprawdę również na tych względach ekonomicznych, które z punktu widzenia miasta są ważne, bo to są jakby dodatkowe środki, które możemy po zwrocie VAT-u
ponownie zainwestować, czy to w rozwój infrastruktury komunikacyjnej, czy to w rozwój jakichkolwiek innych elementów infrastruktury miasta, powiem, ławek, chodników i innych takich rzeczy w miarę trywialnych, ale te pieniądze mogą być odzyskane i mogą być dalej zainwestowane w to, aby w mieście mieszkało się lepiej. Oprócz tych darmowych przyjazdów dla studentów mamy także 60-minutowe bilety, 3 złote normalne, złoty 50 ulgowy. Czy MZK jest już gotowe na wdrożenie tego systemu chociażby w przypadku elektronicznych portmonetek? Szanowni Państwo, ja wytłumaczę rzeczywiście, że w tej chwili, gdy kupi się w autobusie bilet tradycyjny, go się skasuje po 60 minutach, ten bilet przestaje być ważny. I to samo, jeżeli kupujemy w elektronicznej portfelu bilet, on ma określoną godzinę, on jest ważny godzinę. Możemy wsiąść do autobusu, przesiąść się z jednego autobusu na drugi. Jeżeli ktoś jest, powiem w cudzysłowie, sprytny, to może w ciągu tej godziny pojechać do miasta, zrobić zakupy i jak mu się uda, to jeszcze wrócić na tym samym bilecie do swojego miejsca zamieszkania. To są elementy, które tak naprawdę również mają zachęcić do tego, aby korzystać z komunikacji miejskiej. Jednym z elementów jest to, aby troszeczkę mocniej wzmocnić centrum przesiadkowe, gdzie w sposób promienisty dojeżdżają różne linie i do tej pory no niestety musieli się Państwo przesiadać i kupować kolejny bilet. W tej chwili, jeżeli ktoś chce z jednego najdalszego punktu Zielonej Góry pojechać do drugiego najdalszego i przesiąść się na centrum przesiadkowym, to ta godzina mu wystarczy. Więc to są jakby elementy, które mają popularyzować komunikację miejską, a tym samym chcielibyśmy, aby miasto zielona była zieloną, czyli ekologicznym. Nasza komunikacja w niedługiej przyszłości będzie już 100% komunikacją elektryczną, więc ten poziom zanieczyszczeń, które będą emitowane, zbliży się do praktycznie zera. Na to liczymy i tak naprawdę taką ideę chcemy promować, abyśmy byli miastem ekologicznym i tak naprawdę z najnowszą komunikacją w Polsce, bo najstarszy autobus z roku 2018, więc to są tak naprawdę bardzo, bardzo nowe autobusy. Mamy duże doświadczenie, dlatego przyjeżdżałem również przedstawiciele innych krajów. Ja już mówiłem w radio, że mamy tutaj przedstawicieli różnych krajów europejskich. Ostatnio była wizyta przedstawicieli zakładu komunikacyjnego z stolicy Chorwacji, z Zagrzebia, którzy również chcą u siebie wprowadzić całościowy system pojazdów elektrycznych, więc jesteśmy dobrym ambasadorem elektromobilności, a jednocześnie możemy pochwalić się tym, że podjęliśmy kiedyś decyzję i ta decyzja jest kontynuowana, bo tak jak powiedziałem, chcemy również być samowystarczalni, czyli te wszystkie kolejne inwestycje, które wiążą się chociażby z fotowoltaiką na zajezdni, gdzie wcześniej to nie mogło być sfinansowane, ale przygotowaliśmy się do tego chociażby konstrukcyjnie, bo te hale, które były wybudowane jako zajezdnia, one mają dodatkową nośność na panele fotowoltaiczne, magazyny energii, które przez noc będą to w dzień zaoszczędzoną energię transportować do autobusu. Także działamy. Mamy linię 17, która wjeżdża na osiedle Przyjaźni. Mamy linię 101, która łączy ścisłe centrum miasta z osiedlem Morelowym i Słowackiego. Jest pomysł na to, żeby linia numer 6 nie kończyła swojej trasy na Braniborskiej, ale żeby wjeżdżała także na ulicę Osiedlową i ulicę Chmielną. Czy tam już są wyznaczone przystanki? Szanowni Państwo, my w tej chwili jakby konsultujemy to. To jest konsultacja wewnętrzna, wewnątrz MZK. Na pewno w momencie uruchomienia też przedstawimy opinii publicznej, bo ja uważam, że o przystankach decydują ci, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Na razie podchodzimy do tego w sposób taki bardziej teoretyczny, ale na pewno będziemy starali się, aby, tak jak powiedziałem, komunikacja miejska docierała do miejsc, które są trudno dostępne albo niedostępne, które były niedostępne dla autobusów. To między innymi decyzja o zakupie tych autobusów troszeczkę mniejszych gabarytów. One są bardzo sprytne, mogą wjechać w każdą uliczkę, bo te karsany, które jeżdżą w linii 101, to tak naprawdę mogą być takimi mini taksówkami autobusowymi dla co niektórych, ale dla nas jest to ważne, abyśmy edukowali i proponowali mieszkańcom rozwiązania, które dla nich będą korzystne pod względem przede wszystkim szybkości i jakości usług świadczonych przez MZK. A jakość jest związana z tym, iż te pojazdy są nowe, więc myślę, że dostosowanie jeszcze całego planu czy rozkładu jazdy spowoduje to, że mieszkańcy coraz chętniej będą korzystali z
autobus. Kiedy mieszkańcy ulicy Osiedlowej czy Chmielnej mogą spodziewać się autobusów Państwo, my siebie na osiedlu? Ponieważ te autobusy zakupiliśmy w roku ubiegłym, w tym roku jest dostawa przez ARP Vehicles. Myślę, że one będą w ciągu półtora miesiąca już tutaj u nas. Część z tych sześciu autobusów, o których mówimy, i będą one wykorzystane. Mamy oczywiście inne propozycje i te propozycje będziemy też konsultować i proponować mieszkańcom, bo wiemy, że obszar od ulicy Wyczółkowskiego poprzez Cegielnię aż do ulicy Francuskiej, tam jest również duży obszar zamieszkania, może nie budynków wielorodzinnych, ale z dużą ilością osób, które tam mieszkają i tam także ma pojawić się autobus, który będzie dojeżdżał na osiedle. Ponieważ takie wnioski były składane, składali również działkowcy z ulicy Francuskiej, aby udostępnić im możliwość dojazdu komunikacją miejską, więc tutaj na to wszystko reagujemy i oczywiście jak będą jakiekolwiek inne propozycje, będziemy się w nie wsłuchiwać i próbować tak dostosować rozkłady jazdy, jak i również rozkład linii, aby one były jak najbardziej efektywne i przyjazne mieszkańcom. Skoro o elektromobilności mowa, to powstaje w ramach Europejskiego Centrum Elektromobilności inkubator elektromobilności. On w zasadzie będzie otwierany w kwietniu. Na czym polega ten inkubator? Szanowni Państwo, to jest jeden, myślę, że w Europie Środkowej, a nie wiem, czy w Europie jedyny, który jest inkubatorem dla wskazanej branży, czyli elektromobilności. Mamy tutaj duże doświadczenie, jeżeli chodzi o inkubację firm z branży elektromobilności. Jeden z większych producentów na świecie ładowarek to firma, która gdzieś z inkubatora akademickiego powstała, dlatego ta idea między innymi przy współpracy z panem prezesem Kubikiem z Polską Izbą Rozwoju Energetyki elektromobilności oczywiście zafunkcjonuje i będzie to pewne zaproszenie dla nowych, młodych startupów, które w branży elektromobilności mogą się odnaleźć. Oczywiście ta branża elektromobilności to nie tylko ładowarki, to nie tylko pojazdy, ale to również specyficzne badania związane chociażby z asfaltem, który ma być dostosowany, z oświetleniem. Mamy tu również firmy, które działają w branży oświetleniowej, zielonogórskie, które myślę, że również mogłyby do tego Europejskiego Centrum Elektromobilności włączyć się, ale chodzi nam przede wszystkim o to, aby ściągnąć tutaj polskie startupy, które są zdecydowane na to, aby koncentrować swoją działalność właśnie w obszarze elektromobilności, bo myślę, że to jest przyszłość. Zresztą takie kroki wyznacza Unia Europejska w swoich pakietach i założeniach, które mówią, że do 2035 roku ma zniknąć produkcja samochodów konwencjonalnych. To będzie pewnie przyszłość i na tym chcielibyśmy się koncentrować. Mamy już pierwsze jaskółki, które się pojawiają, czyli są firmy, które zaczynają raczkować w działalnościach, chociażby przy budowie ogniw i akumulatorów do samochodów elektrycznych, więc tutaj myślę, że jest to kolejny krok, aby Zielona Góra stała się rzeczywiście Europejskim Centrum Elektromobilności. Tutaj trzeba podziękować też wszystkim, którzy pomogli w tym, żeby to powstało, bo myślę, że tutaj nie będziemy ukrywali, że w pewnym momencie był pewien problem, ale tutaj powiem tak, dzięki i zabiegom posłów PiS-u, dzięki marszałkowi, dzięki również tutaj panu ministrowi Sługockiemu. Udało się zamknąć ten temat i mam nadzieję, że to się będzie koncentrować dalej na tym, aby Zielona Góra stała się centrum elektromobilności. A elementem, który nas spaja, jest właśnie ta partia, która się nazywa Zielona Góra. Niekoniecznie ma być to PiS, czy Platforma Obywatelska, czy PSL, czy Trzecia Droga, ale ci wszyscy, którzy działają dla dobra Zielonej Góry, tym wszystkim będziemy dziękować i do tych wszystkich będziemy pukać z prośbą o to, aby rozwijać to miasto. Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, był gościem rozmowy po 9:00. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do usłyszenia. Rozmowa po 9:00.